Przypomniał mi coś takiego, że przypadkowo powiedziałam o tym, że babcie mogą być zatrudnione jako opiekunki do własnych wnuków i wydawało mi się, że już cały świat o tym wie, a w każdym razie wszyscy w Polsce. I ze zdumieniem spostrzegam, że właśnie jeden z moich znajomych przyszedł i powiedział, naprawdę? To jest i więc chciałam powtórzyć, że jeśli chodzi o zasady opieki nad małymi dziećmi, to wprowadziliśmy w Polsce bardzo dużo rozmaitych zasad. Nie tylko wydłużenie wieku, nie tylko wydłużenie urlopów rodzicielskich, nie tylko urlopy dla ojców wyłącznie, ale także coś takiego jak zatrudnianie babci na etacie, która ma się zajmować opieką wnukami. Mówię o tym dlatego, że bez przerwy słyszę od związkowców i od kandydatów na prezydenta, jakie to jest wielkie nieszczęście. Wieku emerytalnego. Tak, podnoszenie wieku emerytalnego, bo kobiety nie będą się zajmować wnukami. Że polska babcia to instytucja. Jest to nieprawda, dlatego że państwo wprowadziło zasady, wedle których babcia, która zajmuje się wnukami, może być zatrudniona na etat, ma odprowadzane przez państwo składki ZUS-owskie od pensji minimalnej, co oznacza, że nadal liczy jej się okres składkowy, który właściwie państwo finansuje i te składki liczą jej się do emerytury. Więc kobieta, która nie chce pracować po 60 roku życia, a chce się zajmować wnukami, może to robić i nadal będzie miała liczony czas do emerytury i opłacane składki. To jest ważne, żeby ludziom to powtarzać, bo wiele osób na tę propagandę idiotyczną rozmaitych kandydatów na prezydenta i związkowców się łapie, że to biedne kobiety zostały pozbawione możliwości zajmowania się wnukami. Czy zwróciłeś uwagę, Dominika mówiła, wprowadziliśmy, czyli jednak kandyduje. Jednak kandyduje, jeszcze tylko tego nie ujawniła. Dobra, poddaję się, kandyduję.